zgromadzona tabli. Dziewiąta edycja biegu. Jak wiemy, pierwszy bieg 9 lat temu. 50 osób około uczestniczyło. W kolejnym roku było już 1500 osób. Na dzień dzisiejszy mamy tą akcję ogólnopolską, ogólnoświatową. Co można powiedzieć? Cieszę się, że jesteście tutaj z nami. Widzę na waszych koszulkach żołnierzy, zdjęcia bohaterów, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny. Dziś mamy do pokonania dwa biegi. Pierwszy symboliczny na odległości 1963 metrów. Ta odległość nawiązuje do daty, w którym zginął ostatni żołnierz wyklęty. Józef Franczak, pseudonim Lalek. Dodatkowo dzisiaj będzie też bieg na 5 km. Także życzę Państwa w imieniu prezydenta miasta Białopodlaska Michała Litwiniuka udanego biegu, miłej zabawy, bez kontuzji. Cześć i chwała bohaterom. Ta trasa biegu jest zmieniona. W poprzednich latach była trochę inna. Mam nadzieję, że wszyscy zapoznaliście się z trasą, z mapką. Ja będę jechał rowerem przed wami, przed pierwszym zawodnikiem, przed wami, nie dam się rozdzielić, nie potrafię, ale będę jechał przed pierwszym zawodnikiem. Biegamy ulicami miasta. Te osoby, które biegną na 5 km, oczywiście tutaj poczekamy na was, startujemy o 12:40, też po ulicach miasta Białej Podlaskiej, Darek to dobrze powiedział, trasa podobna, dwie pętle po 2,5 km, więc jeśli jesteśmy gotowi, Robert jest gotowy z bronią. Tak więc odliczmy sobie od 10, spak. 5, 4, 3, 2, 1. To chyba ja się sprzęgnę.